W poprzednim odcinku mówiliśmy o identyfikacji procesów. Dziś uzupełnimy tę wiedzę o odkrywanie procesu. Zapraszam. Jak powiedziałem w ostatnim odcinku, techniki identyfikacji procesów są oczywiście bardzo istotne. Będziemy ich używać w naszej pracy, w próbie zastosowania podejścia procesowego w organizacji. Jednak obok tego musimy poznać narzędzia, metody, sposoby odkrywania procesów w organizacji. Dlatego, że najczęściej, kiedy przychodzimy do organizacji, to te procesy już istnieją, one są nieuświadomione, ale one są realizowane. A więc tak naprawdę my nie będziemy identyfikować procesów, które są gdzieś na papierze, czyli te, które musimy sobie wyobrazić, my musimy je po prostu odkryć w organizacji. A w tym celu trzeba zebrać informacje, trzeba się czegoś dowiedzieć. Tutaj możemy wyróżnić dwie role, które są potrzebne, aby można było odkryć procesy, które są w organizacji. Jedna z nich to analityk procesów, druga to ekspert dla każdego procesu. Analityk procesów to jest po prostu konsultant, który zna się na identyfikacji, analizie, opisie procesów. A więc jest to osoba, która ma wiedzę merytoryczną, jeśli chodzi o procesy, o zarządzanie procesami. Natomiast niekoniecznie zna organizację. To może być osoba z zewnątrz. Ekspert procesu jest to osoba, która zajmuje się procesem, która zna ten proces. To może być kierownik, to może być doświadczony pracownik, który ma dużą wiedzę na temat danego procesu. Czasem nie mamy takiej osoby w organizacji, czasem musimy porozmawiać z wieloma osobami, zderzyć wiele różnych punktów widzenia, aby zebrać taki komplet informacji potrzebnych do tej analizy. Ekspert procesu na początek nie musi za dużo wiedzieć o zarządzaniu procesami, natomiast powinien mieć możliwie dużą, szeroką wiedzę o tych procesach, w których on występuje. Nawet jeżeli nie umie tych procesów nazwać tak do końca, ale musi umieć opisać pracę swoją i swoich podwładnych. Będziemy starali się zastosować różne punkty widzenia po to, aby uzyskać możliwie pełny obraz sytuacji. A więc będziemy starali się patrzeć z punktu widzenia pracownika, z punktu widzenia klienta, z punktu widzenia dostawcy, z punktu widzenia innych partnerów biznesowych, po to, żeby mieć pełną informację. Bo czasem może się zdarzyć tak, że pracownicy nieco w inny sposób wyobrażają sobie proces, a klienci zupełnie inaczej go odbierają. Chcemy tego uniknąć. Chcemy mieć informacje i z jednej, i z drugiej strony, żeby dokładnie ten proces opisać i następnie go móc udoskonalić. Te różne punkty widzenia zresztą dostarczają nam często bardzo wartościowych informacji o różnego rodzaju wadach procesów. Mierzymy się tutaj z szeregiem wyzwań, które nas spotykają każdorazowo. Pierwsze typowe zachowanie, którego doświadczycie w organizacji, to jest stwierdzenie, no oni coś tam robią. Znaczy, ja swój proces znam, tak, ja wykonuję zadanie A, B, C, a potem przekazuję do działu X i ten dział X coś tam robi. Niestety bardzo wielu ekspertów ma taką ograniczoną wiedzę. Znaczy, wiedzą, co wykonują, wiedzą, jakie zadanie wykonują, ale nie mają zielonego pojęcia, co się dzieje dalej w procesie. To powoduje, że musimy rozmawiać z wieloma osobami. Bardzo często tacy eksperci również właśnie nie do końca wiedzą, jak proces jest odbierany z drugiej strony. Pani w urzędzie obsługująca klientów może powiedzieć, no jestem bardzo miła, jestem bardzo rzetelna, jestem bardzo skrupulatna, no a klienci mogą powiedzieć, ona jest czepialska. Prawda? Kwestia odbioru, kwestia tego, w jaki sposób postrzegamy wykonywanie danego zadania. Kolejna kwestia to indywidualizacja przypadku. Często spotykam się z taką sytuacją, że tak, to podejście procesowe, no tak, oczywiście, ale nasza organizacja jest zupełnie inna. Do naszej organizacji to nie pasuje. U nas to się nie sprawdzi. Otóż jest mi w zasadzie obojętne, czy ja sprzedaję marchewkę, czy kredyty w banku. Proces sprzedaży będzie istniał, będzie wyglądał trochę inaczej, ale generalnie on będzie istniał. Oczywiście są różnice między bankiem a sklepem z warzywami, natomiast pewne zasady pozostają bez zmian. A więc tutaj potrzebna jest pewna wiedza właśnie analityków procesowych, konsultantów, którzy ją przekażą, którzy pokażą, jakie są pewne prawidłowości funkcjonowania organizacji i pokażą, że
To podejście, te rozwiązania można zastosować, oczywiście adaptując je do specyfiki danej organizacji. Trzecią barierą jest brak znajomości notacji, typowej notacji, którą używamy, czyli BPMN. To jest bariera, która może nam trochę utrudnić pracę. Dlatego kiedy rozpoczynam pracę z analizą procesową, wolę zacząć od warsztatów, że wolę najpierw przeszkolić pracowników czy kierowników z podejścia procesowego, nawet jeżeli to miało być krótkie zapoznawcze szkolenie, ale po to, żebyśmy mówili tym samym językiem, po to, żebyśmy znali pewne pojęcia i nie musieli stosować jakichś wymyślanych dodatkowych narzędzi, które po prostu utrudnią nam tylko pracę. Jeżeli wszyscy będziemy rozumieć notację BPMN, to możemy po prostu od razu przejść do opisu procesów i wszyscy będziemy to rozumieć. Natomiast nie będziemy stosować jakichś własnych tabel, analiz i tak dalej. Takie podejście pośrednie gorzej się sprawdza. Jak wspomniałem, dla mnie najlepiej się sprawdza właśnie takie podejście, gdzie zaczynałem od warsztatów. Najlepiej, jeżeli te warsztaty są nieco dłuższe. To znaczy nie jest to tylko warsztat, gdzie wprowadzamy i przekazujemy informacje takie podstawowe, ale jest to warsztat, na którym już opisujemy procesy. A więc robimy identyfikację w ramach tego warsztatu i robimy opis procesu. Taki warsztat oczywiście musi być dłuższy. W większych organizacjach on może trwać kilka dni. Może wymagać kilku konsultantów, ale to jest bardzo dobre narzędzie, ponieważ bardzo dobry sposób podejścia, dlatego że wszyscy są na miejscu, wszyscy mogą ze sobą rozmawiać, mamy nieograniczoną komunikację. Taka sytuacja się tak naprawdę później nie powtórzy. Później będziemy rozmawiać jeden na jeden, czy będziemy rozmawiać w różnych komórkach organizacyjnych, to będą dużo gorsze warunki do pracy. Więc na początku, jeżeli nawet uda się ogólnie uporządkować te procesy, coś zacząć opisywać, to później już ta praca dużo lepiej pójdzie. Także ten warsztat początkowy jest bardzo dobrym pomysłem. W jaki sposób możemy odkrywać te nasze procesy? Otóż mamy tutaj różne podejście w zależności od tego, w jakiej organizacji pracujemy, jakie są warunki, z kim możemy pracować, ile czasu mają poszczególni pracownicy dla nas, a także no, są pewne kryteria, które musimy wziąć pod uwagę, analizując. Jednym z podejść jest analiza dokumentacji. Przy czym analiza dokumentacji nie dostarczy nam kompletu informacji, ponieważ no, jeżeli wchodzimy do organizacji, która nie stosowała podejścia procesowego, to my tych procesów w dokumentacji po prostu nie znajdziemy. Musimy się domyślać, że są pewne powiązania. Oczywiście analiza dokumentacji jest świetną techniką wspomagającą, na przykład wspomagającą obserwacje czy wspomagającą wywiady. Natomiast jako jedną technikę bym tego raczej nie stosował. Zresztą w zasadzie żadnej z tych technik nie stosowałbym jako jedynej. Kolejnym podejściem jest kolejną techniką jest obserwacja. Możemy obserwować, w jaki sposób procesy funkcjonują. Możemy mieć kilku obserwatorów, czy kilkunastu obserwatorów w organizacji, którzy będą badać, zbierać informacje na temat tego, co się dzieje. Tyle, że taka metoda z jednej strony jest obiektywna i pozwala nam zgromadzić sporo informacji, ale z drugiej strony jest strasznie czasochłonna. Poza tym nie ma gwarancji, że wystąpią wszystkie możliwe wyjątki w trakcie przebiegu tych procesów. A więc prawdopodobnie udokumentujemy tylko przebieg głównej ścieżki procesu, ale tych ścieżek pobocznych już możemy nie wyłapać. Możemy także stosować automatyczne odkrywanie procesów. Jeżeli firma ma zaawansowany system informatyczny albo ma bardzo dobre logi robione przez różnego rodzaju narzędzia, informatyczne aplikacje i tak dalej, możemy wykrywać pewne procesy na podstawie danych z logów. Myślę, że to troszeczkę mniej popularna technika jeszcze współcześnie, ponieważ no, niezbyt dużo firm ma tak zaawansowane systemy informatyczne, a te, które już mają, to najczęściej mają już podejście procesowe wdrożone, ale jest to zawsze możliwość. To znaczy zawsze możemy spróbować w ten sposób zidentyfikować procesy, szczególnie jeżeli ktoś się lubi bawić w analizę tekstu, analizę właśnie logów. Można ciekawe rzeczy z tego wyciągnąć. Wywiady z pracownikami, oczywiście myślę, że to podstawowa technika, którą stosujemy, no i warsztaty, które są podobną techniką. Jeśli chodzi o kryteria, najbardziej obiektywnym rozwiązaniem jest zastosowanie kilku technik po prostu. A więc wywiad lub warsztaty plus analiza dokumentacji na przykład.
Jeśli chodzi o kompletność informacji, to wywiady dostarczą nam najwięcej informacji, ale wywiady z wieloma pracownikami. Tak, żebyśmy wyłapali wszystkie możliwe wyjątki, wszystkie możliwe sytuacje nietypowe, które się mogą zdarzyć i mogli je ująć w opisie procesu. Jeśli chodzi o czasochłonność z kolei, najbardziej czasochłonna będzie obserwacja. Natomiast pozostałe metody będą mniej czasochłonne na pewno. No i w końcu, jeśli chodzi o informacje zwrotne, bardzo ważne jest, żebyśmy, nawet jeżeli popełnimy błąd, jak najszybciej go korygowali. Jeżeli będziemy analizować dokumentację, albo obserwować, albo automatycznie odkrywać procesy, to nie mamy informacji zwrotnej o błędach, które popełniliśmy. Natomiast jeżeli rozmawiamy z pracownikami, jeżeli prowadzimy warsztaty, to pracownik nam może powiedzieć: słuchaj, ale w tym miejscu to działa inaczej. Albo tutaj o czymś zapomnieliśmy, albo tu trzeba coś dodać. Więc ta informacja zwrotna pozwala nam nie błądzić, albo krócej błądzić i szybciej znaleźć właściwe rozwiązanie. Tak więc myślę, że te techniki właśnie wymagające bezpośredniego kontaktu są istotne. Kiedy odkryjemy procesy, to warto poprosić jeszcze pracowników o pomoc w identyfikacji pewnych dodatkowych informacji. Przede wszystkim musimy zidentyfikować granice poszczególnych procesów. Te granice będą albo przejściem do kolejnego procesu, tak jak mamy rekrutację i adaptację na przykład, ale mogą być też przejściem na przykład do klienta, czyli sprzedaż, która się kończy przekazaniem produktu klientowi. A więc musimy zastanowić się, gdzie każdy z tych procesów się zaczyna i gdzie się kończy. Dalej musimy zidentyfikować, jakie zadania, zdarzenia występują w tych procesach, w jaki sposób, jakie zasoby w tych procesach są potrzebne, są wykorzystywane. Nie w każdym procesie jest to istotne. Jeżeli używamy podstawowych zasobów, długopis, kartka, komputer, tak, to może to nie być takie istotne, ale jeżeli używamy specjalistycznych programów, to już gromadzenie informacji o tych zasobach może być ważne. Kwestie przekazywania informacji, kwestie komunikacji, kwestie przekazywania materiałów również są istotne. I w końcu kwestie sposobów sterowania tym przepływem w procesach, a więc kto podejmuje decyzję, w jaki sposób podejmuje decyzję, czy te decyzje są jakoś konsultowane, czy to jest tylko taka decyzja automatyczna. To nam też pozwala zastanowić się, czy poziom centralizacji w tych procesach jest właściwy. Czasem angażujemy kierowników zupełnie niepotrzebnie do prostych decyzji, które mogliby wydawać pracownicy. I w końcu identyfikacja jakichś dodatkowych elementów, które mogą wystąpić w naszych procesach. Tyle na temat odkrywania procesów, czyli ważnego uzupełnienia do identyfikacji procesu. Mając już wiedzę na temat identyfikacji i odkrywania, możemy wreszcie przejść do dokumentowania tych procesów i dlatego w kolejnych odcinkach przedstawię notację PPMN i w jaki sposób należy ją stosować. A tymczasem dziękuję i do zobaczenia.